Poza kierunkami takimi, które od lat posiadamy, czyli mechaniką, mechatroniką, informatyką, uruchamiamy również nowe kierunki, właśnie podążając za potrzebami rynku, za potrzebami tego, co żądają od nas pracodawcy. W tej chwili uruchamiamy nowy kierunek maszyny i systemy energetyczne. Jest to kierunek, który będzie kształcił studentów pod względem technicznym, technologicznym, ale także też pod tak zwanymi umiejętnościami miękkimi, które pozwalają współpracować z zespołem i płynnie się rozwijać. Jaką bazą dysponuje ten wydział, żeby to, bo na pewno nie jest to tak, że jest to tylko nauka za pośrednictwem książek, internetu, czy tudzież wykładów, tylko praktyczna nauka tu się również odbywa. Ta baza dydaktyczna została mocno rozbudowana? Tak, ta baza dydaktyczna praktycznie w każdym roku ulega zmianie i poszerzeniu. Rzeczywiście w tym roku będziemy kształcić również w specyficznych warunkach, czyli w takim, nazwijmy to, układzie hybrydowym, mieszanym. Wykłady będą odbywały się zdalnie, natomiast laboratoria takie, w których studenci muszą uczestniczyć i nie da się ich przeprowadzić zdalnie, będziemy wykonywać tutaj na obiekcie, na naszych stanowiskach laboratoryjnych. I te stanowiska dają gwarancję takiej skutecznej nauki praktycznej, tak? Tak, oczywiście tutaj poza tym, że te programy nauczania są bardzo dobrze przygotowane i odpowiadają tym nowym wyzwaniom, to i oczywiście ta baza laboratoryjna jest do tego dostosowana. Posiadamy na Wydziale Społeczną Radę Wydziału złożoną z przedsiębiorców, którzy podpowiadają nam również, jak powinniśmy te nasze laboratoria kształtować i zmieniać, po to, żeby studenci byli po odbyciu tutaj u nas studiów, byli pełnowartościowymi pracownikami dla tych firm.